W wejherowskim budynku Urzędu Miasta na ulicy 12 Marca odbyła się uroczystość z okazji Święta Straży Miejskiej. W uroczystości udział wzięli nie tylko funkcjonariusze, ale także władze Wejherowa i duchowieństwo. Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia nowego samochodu służbowego. Najbardziej zasłużeni z funkcjonariuszy zostali nagrodzeni i wyróżnieni. Jak zauważył komendant Wejherowskiej Straży Miejskiej, Wejherowo należy do jednych z bezpieczniejszych miast. To nie znaczy wcale, że nic się w nim nie dzieje. Natomiast na pewno nie jest miastem niebezpiecznym. Zdarzają się zarówno wybryki chuligańskie, jak i rzeczy, którymi się zajmuje policja, ale patrząc się z punktu widzenia ogólnego, ogólnie pojętego bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo to nie tylko chuliganeria, ale nawet, bym powiedział, to czy chodnik jest posypany piaskiem, czy ktoś się nie przewróci, czy ktoś nie wpadnie w dziurę, czy ktoś nie uszkodzi samochodu. I cała masa tego rodzaju innych rzeczy. Jak twierdzą strażnicy miejscy, najważniejsze dla nich jest zaufanie obywateli. A największym naszym sukcesem to jest to, że jesteśmy dobrze postrzegani w mieście. Największym sukcesem jest to, że ludzie się do nas zwracają po prośby, z prośbą o pomoc, które w miarę swoich możliwości starają się udzielić. Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta, Straż Miejska nie boryka się z większymi problemami finansowymi. Rzeczowe podejście pana prezydenta, bardzo rzeczowe podejście Komisji Bezpieczeństwa, bardzo rzeczowe podejście radnych wszystkich opcji politycznych spowodowało to, że my nie mamy problemów, naprawdę, ani ze sprzętem, ani z ludźmi, z niczym. Pracę strażników reguluje ustawa o strażach gminnych, która jest wielokrotnie nowelizowana. To, że straże miejskie na trwałe się wpisały w pejzaż Polski, ja nie mówię tutaj tylko o Wejherowie, świadczy to, że coraz to występują kolejne nowelizacje tej ustawy, które dają nam coraz szersze uprawnienia. Można powiedzieć w tej chwili, że straże miejskie pełnią rolę policji municypalnych na zachodzie, tylko że się inaczej nazywamy. Jest to praca niebezpieczna i bardzo stresująca. Sytuacja się zmienia, się społeczeństwo, zmieniamy się my. Dlatego do różnych sytuacji nie zawsze można się w 100% przygotować, bo one są różne i inne. Niestety nie da się ukryć, że stres z pracy przenosi się często do domu. Najlepiej byłoby, żeby to było niemożliwe, ale no niestety nie da się tak w 100% wyjść z pracy, zdjąć z siebie ten mundur i iść do domu i zapomnieć o tym, co jest za drzwiami. Nie da się. Tak samo jak się nie da życia rodzinnego czasami przynieść do pracy, no bo też każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje zmartwienia, no i niestety no, najlepiej byłoby, żeby to nie miało żadnego wpływu jedno na drugie, ale myślę, że z punktu widzenia człowieka tak chyba jest. I jeśli ktoś się do tego nie przyznaje, to myślę, że chyba nie mówi, nie jest do końca szczery. Święto Straży Miejskiej obchodzone jest tradycyjnie w sierpniu. Obecna formacja została powołana w 1990 roku. W tym roku minęło 20 lat od chwili jej założenia.